Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Radioaktywny blog, Leszek Gnoiński, moim gościem specjalnym. Jak zwykle jest, mam sam specjalny gość, jest Ania Rusowicz. Cześć Leszku. Spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać na temat psychologii, na temat muzyków. Po prostu porozmawiamy o życiu. I o życiu, no, przede wszystkim. Przede wszystkim o życiu. Wiesz, ja też z racji swojego zawodu drugiego, bo jestem psychologiem, też trochę inaczej patrzę na świat muzyczny. No właśnie, bo ty jesteś psychologiem i ja chyba w jednym wywiadzie znalazłem tylko informację o tym, że ty jesteś psychologiem. Ja jestem psychologiem i gdy nie mam koncertów, to organizuję warsztaty psychologiczne i mam swoich też klientów. To jest moja wielka pasja, a psychologia pięknie tłumaczy niektóre zjawiska, też psychiczne, które jakby w muzyce jest ich dużo, bo one się pięknie objawiają. Tam mamy do czynienia z emocjami, a jednak ta materia, w której się otaczamy, artystyczna materia, no to przede wszystkim emocje. Kiedy ty to psychologię skończyłaś? Przed karierą czy tak, w trakcie? Przed karierą i wyobraź sobie, że ja już miałam studia podyplomowe wybrane. Myślałam o Anglii. Dokładnie jak skończyłam studia, to kończyłam płytę pierwszą swoją debiutancką. Ja w ogóle nawet nie myślałam o tym, że wiesz, to wybije po prostu i będę śpiewała. Ja raczej byłam skoncentrowana na tym, że ja jestem po psychologii, idę dalej w ten zawód, kształcę się i będę związana tylko z działką, tylko i wyłącznie z działką psychologiczną. To wyszło zupełnie przez przypadek i nieoczekiwanie. I co, tylko nagranie płyty i ogromny sukces spowodowało, że przestałaś... Znaczy, że odłożyłaś tą psychologię? Ja jej nie odłożyłam. Ona mi towarzyszyła. Zostałam zatrudniona w radiu internetowym, radio www, gdzie prowadziłam swoje audycje muzyczno-psychologiczne. Nazywały się Psycho Beat. I tam między koncertami, koncerty w weekendy, a w tygodniu właśnie audycje, bardzo to lubiłam. Ta moja audycja polegała na tym, że ja analizowałam, też jakby diagnozowałam nawet artystów. Pamiętam, że zapraszałam swoich kolegów, koleżanki z branży, razem wspólnie w audycji. To była taka autodiagnoza. Oni się sami diagnozowali na podstawie swoich kompozycji. To był tak piękny czas w moim życiu, więc ja nigdy tak naprawdę nie odłożyłam psychologii. Ona cały czas mi towarzyszy i teraz... Ja myślę, że wiesz, w przyszłości tak siebie widzę, no, w tym fotelu. Pani psycholog. Na tej sofie to jest terapeutka. Taka, na szezlongu. Tak, nie, no to pacjent na szezlongu, a w fotelu pani terapeutka. Jaką miałaś pracę magisterską na psychologii? Tu cię zaskoczę, ponieważ do napisania mojej pracy magisterskiej zainspirowała mnie moja psychofanka. Wiem, że teraz Robert Janowski bardzo walczy ze swoją psychofanką. Pamiętam, rozmawiałam z Dawidem Podsiadło, rozmawiałam z Piotrkiem Roguckim. Każdy z nas gdzieś to przeszedł i ma z tym do czynienia. Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz też. Napisała. Dokładnie. To jest... I ta sama psychowanka na przykład też była psychowanką Piotrka Banacha, się okazało. Widzisz, i teraz zobacz, że niby to dotyka artystów, czyli tak naprawdę niewielkiej grupy. Chociaż wiesz co, ja rozmawiałam wielokrotnie z różnymi psychologami, którzy zajmują się stalkingiem i okazuje się, że stalkerzy to mogą być naprawdę kolega z pracy, jakaś sąsiadka. Że to jest tak zjawisko bardzo powszechne. Dzięki tak naprawdę dostępności świata internetowego możemy być inwigilowani. I to wręcz nas zachęca do tego, żeby kontrolować innych ludzi w momencie, kiedy my nie mamy swojego życia. To jest strasznie takie nęcące dla tych osób. I ja zgłębiłam ten temat. Ja pisałam pracę o fanizmie. Pracę magisterską i wyobraź sobie, że nie miałam żadnych materiałów, z których mogłabym korzystać. Były jakieś materiały, które były w latach bodajże 80., jakieś listy od fanów, na bazie których, że to był jakiś materiał w ogóle, jakieś artykuły na ten temat. Ale tak naprawdę ja nie miałam żadnych bazowych takich materiałów, na bazie których mogłabym napisać pracę i pamiętam, że korzystałam wtedy z prac, które były o kibicach piłki nożnej, żeby w ogóle jakkolwiek posłużyć się, wiesz, literaturą. A ja pisałam o fanach muzycznych. To była pierwsza praca taka o fanach muzycznych pewnie, prawda? Słuchaj, tego jest tak naprawdę mało. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że to jest tak mało popularne, ja chyba napiszę doktorat z tego. Miałam takie plany. Jak każde zjawisko społeczne, fanizm ma jakąś rolę społeczną, ale też ma tą taką ciemną stronę, prawda?
patologiczny fanizm na przykład, ale też przecież każdy z nas jest fanem czegoś, prawda? Ale nie musi być patologiczny fanem. Na przykład. I jak sobie poradziłaś z tym psychofanem? Psychofanką? Psychofanką? No, w sposób bardzo tradycyjny, sąd. Te sprawy, zakaz tego, zbliżania się. Tak, nie da się inaczej. Niestety tutaj prośby, groźby nie mają sensu. Tak naprawdę trzeba postawić ostre granice, bardzo czytelne. Nie ma innej rady na to. Nie ma proszenia. Te osoby nie zrozumieją tego. To od razu mówię i ostrzegam, że po prośbie to się nie da. I co, byliście w sądzie? Tak. Jak to wyglądało? Tak. Ja pamiętam, że jak była ostatnia rozprawa, to ja byłam wysoko w ciąży. To trwało, wiesz, około 10 lat. Pamiętam, że pierwszy raz zgłosiłam to na policję, to policja w ogóle olała temat. Na zasadzie, że to jest niska szkodliwość czynu i w ogóle nie było na to paragrafu. Wyobraź sobie, że ten paragraf powstał w 2000 którymś roku, już teraz nie pamiętam, ale jak ja przyszłam wtedy na policję z tym tematem, to oni nie wiedzieli w ogóle, jak, no tak, no ale my nie wiemy, jak do tego podejść w ogóle. Dopiero później wszedł paragraf, jeżeli chodzi o stalking i zaczęto się temu przyglądać i zaczęto w ogóle to traktować poważnie. Pamiętam, że Małgorzata Kożuchowska też miała bardzo, bardzo duży problem z jakimś fanem. To jest bardzo traumatyczne historia. Ludzie się z tego leczą latami na terapiach. Wiesz, to też zależy, z kim ma się do czynienia. No, są ludzie, którzy, wiesz, no, tak wchodzą głęboko w twoje życie, inwigilują ciebie na każdym kroku. Czy ty wiesz, jaka dzisiaj różnica jest w ogóle? My rozmawiamy o stalkingu, my rozmawiamy o fanach, o psychofanach. Ojej, Lennon? Jaka jest różnica? Lennon. Zabójstwa Lennona dzisiaj jest. Wow. I to jest taki chyba najbardziej... Tak, ja pamiętam, że ja... Najbardziej tragiczny dokładnie, przykład. Dokładnie tak. Ja wiesz, że stanęłam na tym Strawberry Fields. Stanęłam dokładnie w tej klatce tam, gdzie on został zamordowany. Ja pojechałam specjalnie zobaczyć to miejsce, żeby po prostu poczuć to. Chociaż wiesz, no mówi się, że tam jest głębsza jakaś tam historia, ale jednak myślę, że po prostu to był psychowany. Tak chory na punkcie Lennona, że nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie i do czego jest zdolny. No właśnie, to aż dziwne, że w takich sytuacjach, które miały miejsce tam właśnie w Stanach, u nas takiego prawa nie wprowadzono, bo to miało miejsce ponad 40 lat temu i to było zabójstwo i tam stwierdzono chyba u Chapmana chorobę psychiczną, schizofrenię, która powodowała, że on czuł się Lennonem i on doszedł do wniosku, że on musi zabić jednego z tych Lennonów i zabił tamtego, a nie siebie. Musiał wybrać. Jak twoje wnioski z pracy? Ja akurat nie pisałam o tym fanizmie takim patologicznym, chociaż wątek malutki poświęciłam. Ja bardziej oceniałam według Wielkiej Piątki bardziej charakter i takie cechy charakterystyczne u fana, ale jeżeli chodzi o ten patologiczny wymiar fanostwa, fanizmu, to upatruje się, że u tych osób, które gdzieś tam zawieszają się na swoich idolach, to jest jakaś niespełniona potrzeba z dzieciństwa. Jakiś rodzaj, wiesz, nie do kochania, ale też taki mechanizm obronny, identyfikacja. Silna identyfikacja i stąd być może ta chęć wyeliminowania jednego z dwóch. Skoro jestem Lennonem, no to muszę unicestwić. Ale też bardzo dużo takich patologicznych fanów podszywa się pod, wiesz, tworzy jakieś strony internetowe, odpisuje, udaje, prawda, że są tymi osobowościami, czy przerabiają nawet się u chirurgów plastycznych, by wyglądać jak swój idol. To są różne takie mechanizmy obronne, identyfikacji, przeniesienie, ale upatruje się głównie tego u źródła, czyli o tych niezrealizowanych potrzebach, kiedy my identyfikujemy się z naszymi najbliższymi obiektami z dzieciństwa, czyli z matką i z ojcem, kiedy my idealizujemy te obiekty i później w życiu dorosłym jest tak, że w zdrowym rozwoju u człowieka ten mechanizm się tak troszeczkę wycisza i w momencie, wiesz, kiedy my tracimy zainteresowanie tymi naszymi idolami, wchodzi nam miłość romantyczna. Czyli my potrafimy, dojrzewamy i przechodzimy, czyli na początku jest ten idealizacja naszego obiektu matczynego, na przykład pierwotnego, matka, potem idealizujemy ojca, potem przychodzi czas na naszych idoli, a później to gdzieś tam odchodzi w cień i przychodzi do nas miłość romantyczna i idealizujemy dziewczynę, chłopaka, a później dochodzimy do tej naszej takiej najgłębszej miłości do samego siebie, prawda? Najbardziej taka dojrzała forma miłości. Potrafimy siebie kochać i cały świat. Natomiast tutaj jest ta fiksacja silna na idolu. Czyli ten człowiek nie może pójść dalej, on nie może w sobie rozwinąć tej dojrzałej miłości. Nie potrafi przejść tego. I wkłada w tego idola te wszystkie swoje oczekiwania, wiesz, przenosi, to jest ten mechanizm przeniesienia. Jemu się wydaje, że to idol taki jest, ale to nieprawda, to ten worek
oczekiwań on wkłada w tego idola, bo ten idol to ma być taki, 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 a potem nagle idol coś robi nieoczekiwanego, jest takie duże rozczarowanie idolem, prawda? Jak on to mógł zrobić, jak on mógł to powiedzieć? Pamiętam taką sytuację, kiedyś rozmawiałem z Agnieszką Chylińską, która na samym początku kariery miała taką przerwę między zębami i później ją sobie zlikwidowała i fanki miały do niej pretensje, bo one też sobie zrobiły, że ona sobie śmiała w ogóle to zrobić, śmiała to zlikwidować sobie tą przerwę między przed nimi jedynkami górnymi, No to i one też to zrobiły i później, no ale dlaczego ona się wycofała z tego? Więc to jest, i wtedy mamy do czynienia z taką silną właśnie identyfikacją, idealizacją tego idola, ale też wiesz, idol jest reprezentacją wszystkich naszych jakichś wewnętrznych potrzeb, procesów. Jest jakby lustrem dla swojego fana, ale też niespełnionych jakichś rzeczy. Dlatego w umyśle fana jest ten rodzaj takiego braku kompromisu, że ten idol ma być właśnie na piedestale. I niech nie próbuje z niego zejść. Ja nie mam idola, to dobrze czy to źle? Znaczy świadczy to o twojej dojrzałości. O, no dobrze. A ty masz idola? No ja mam swoich idoli. Ja cały czas, co najlepsze, nie żyją. To chyba tak zdrowo. Tak, ja mam idoli z lat 60., 70. Ale, no ale nie aż tak, wiesz, bo takich idoli to ja też pewnie mam, tak? Tylko chodzi o to, że ale nie ma takich. Nie ma takich, tak. Oni muzycznie, prawda? Ale osobowościowo też myślisz? Ja myślę, że bardziej w stronę autorytetów im idziemy, bo to autorytet i idol to jest jakby troszeczkę różni się, prawda? Mhm. Im bardziej patrzymy na świat przez pryzmat jakiegoś naszego doświadczenia, naszej mądrości, tym bardziej szukamy autorytetów niż takich idoli, jak za czasów młodzieńczych. Mówiłaś coś o doktoracie, że kiedyś chciałaś ten doktorat zrobić. Czy cały czas myślisz o tym doktoracie, czy to już jest taka rzecz, która kariera zamiotła bardziej, to? Tak, troszkę to zamiotła, dlatego że ja bym zaczęłam tak się naprawdę pytać siebie wewnętrznie. Po co mi ten DR przed nazwiskiem i to, żeby chyba nakarmić ego, a tak naprawdę jeżeli my chcemy coś robić, to i tak to robimy. Nie potrzebujemy do tego tytułów, potrzebujemy tylko czasu, motywacji i chęci. Mówiłaś, jakśmy tam rozmawiali przed chwilką o tych różnych elementach, o tych różnych drogach, to w którym miejscu ty jesteś teraz? W bardzo ciekawym miejscu mojego życia. Jestem u progu przejścia na drugą stronę. Za chwilę mam 40. Jest bardzo ciekawy moment. Życie zaczyna się po 40. Trochę tak. Po 50 też się zaczyna. To ja ci mogę powiedzieć, że po 50 na pewno się zaczyna, każdego a po 40 dnia, też. Każdego dnia się zaczyna życie. Ja tak myślę. I tak chyba należy to traktować. Doszło w moim życiu do naprawdę wielkiej transformacji. Ja się temu przyglądam, ale też jestem zafascynowana tym, że życie wystawia nas na pewne próby, których na początku mamy wrażenie, że nie przejdziemy, a z czasem daje to życie nam siły do tego, żebyśmy właśnie to dźwignęli. Ja jestem właśnie teraz na etapie tego, że bardzo doceniam siebie i to, że faktycznie jestem silną kobietą i to, że ludzie mi czasami mówią, wiesz, bo Anka, bo ty jesteś silna. Ja tego tak nigdy nie postrzegałam, a dzisiaj widzę, tak, jestem kawał po prostu babki, która przechodzi przez różne rzeczy z podniesioną głową i dalej jestem sobą. I to jest fajne, jak my czasami też potrafimy siebie zaskoczyć i być takimi też osobami dla siebie wyrozumiałymi. Bardzo mi pomogła ta psychologia. No właśnie, jak w przejściu, jak ta transformacja przeszła. Rozumienie świata. Tak, dokładnie, bo ty masz przecież podstawy do tego niż teoretyczne. Życia nie da się nauczyć z książek, ale pewna wiedza na temat psychiki ludzkiej uspokaja. To znaczy, my po prostu mamy takie poczucie, że okej, jest tak i tak, ponieważ tak jest, jest to udowodnione, daje to taki spokój wewnętrzny. Mi to dało, ta wiedza dała mi ten spokój wewnętrzny, że ja po prostu wiedziałam, o czym to jest. Wiedziałam, co się ze mną dzieje. No tak jak patrzę na osobę, która, nie wiem, mierzy się z danym problemem, widzę to u kogoś, ale też zaczęłam postrzegać to u siebie i wiedziałam, że okej, teraz jestem na tym etapie życia, za chwilę przyjdzie inny etap, bo mam tę świadomość, co następuje dalej. Co to za transformacja? Transformacja, tak zwane przebiegunowanie. Masz takie poczucie, że pewne rzeczy się kończą. One muszą się skończyć po to, żeby coś zrozumieć, przetransformować pewne rzeczy, pójść dalej. Pójść po siebie, pójść po swoją pasję, pójść po to, do czego nas życie pcha. Zawsze nas pchało, tylko my tego nie widzieliśmy z powodów
różnych. A teraz przychodzi taki moment, gdzie jest to przebiegunowanie. My inaczej widzimy, inaczej postrzegamy pewne rzeczy. Wiemy, że teraz albo nigdy. Ja albo oni. Wybieram moje decyzje albo czyjeś decyzje. Wybieram siebie czy... No w niektórych decyzjach trzeba po prostu wybrać egoistycznie, czyli wybrać siebie. No właśnie. Także to jest taki czas w moim życiu, gdzie ja po prostu poszłam po siebie. Bo pójdę po siebie, jeżeli chodzi o muzykę, pójdę po siebie, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, pójdę po siebie, jeżeli chodzi o hobby, pasję, wolny czas. Być może, wiesz, i znowu się to pokrywa z pewnymi teoriami życiowymi, że to faktycznie tak się dzieje. Ja potwierdzam, tak, to się tak dzieje. W wieku 40 lat dojrzewamy do pewnych rzeczy i tak to się dzieje. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Co do tych transformacji, to tak słuchając płyty sprzed 3 lat, no tak. Tam jest bardzo dużo, mam wrażenie, takich Twoich właśnie transformacyjnych tekstów. Początek to był. Przebudzenie. To jest raz porządnie obudzona śpiąca królewna, więcej nie zaśnie. I najpierw trzeba się przebudzić. Co odzyskałeś sobie po tym przebudzeniu? Po prostu, wiesz, zaczynasz żyć. Budzisz się do świata, który... A to też, wiesz, no, to było bardzo skorelowane z pandemią, to przebudzenie. Przecież to było bardzo po prostu o tym. Ludzie zapadli w sen, jak misie, niedźwiadki. Ja też. I najpierw trzeba się przebudzić porządnie, napić się to, wiesz, tej mocnej kawy, dostać takiego kopa, żeby w ogóle coś zacząć zmieniać w swoim życiu. Jak jedziemy na takim cały czas niskim potencjale życiowym, to my nic nie zrobimy, bo jest taka trochę cały czas taka, wiesz, subdepresja, nie? Nie chce nam się iść na siłownię, zrobić nam treningu, nie chce się jakoś tam w ogóle czegokolwiek tworzyć. Bo zawsze musi być ten trigger, zawsze musi być ten taki po prostu zapalnik i potem... Trzeba to utrzymać, ten wyższy poziom życiodajnej energii, żeby móc coś zrobić. To jest trudne, bo mamy impuls, ale pytanie, no co dalej, żeby to wszystko utrzymać. I tu zachodzą te procesy trudne, transformacyjne, to boli, ale to nas zmienia. Zawsze transformacja zachodzi w bólu. Jak obserwujesz z punktu widzenia psychologa, z muzyków? O, to jest ciekawy temat. No właśnie, to powiedz, co tam najbardziej widzisz? Dużą niedojrzałość, sporo narcyzmu, psychopatii, ale też ogromnej nadwrażliwości. To jest właśnie klucz do wrażliwości, to jest w ogóle klucz do świata sztuki, empatia, ale też no mamy właśnie też tą drugą stronę, że to generuje różne zaburzenia, problemy emocjonalne. Ta wrażliwość pociąga za sobą różne inne zjawiska. Jakie problemy emocjonalne najbardziej to zauważyłaś? Borderline, czyli życie na krawędzi. Tak właśnie jak pamiętam, przypomnę sobie historię Amy Winehouse czy Whitney Houston. Zobacz, są życiorysy tak, jakbyś kalkę wziął, Klub 27. To są historie po prostu podobne do siebie. Tylko wiele ludzi myśli, że ci ludzie, oni nie chcieli żyć. Mówi, prawda. Oni tak bardzo chcieli żyć, że musieli umrzeć. Oni po prostu przegięli, tak czuli tą wewnętrzną pustkę, bo pytasz co? Wewnętrzna pustka. To jest odpowiedź. Ta potrzeba wypełnienia przestrzeni wewnątrz, emocjonalnej przestrzeni, czuli wiecznie po prostu puści. Dlatego sięgali często po narkotyki. Mówię o, nie wiem, no, Jim Morrison na przykład, czy Janis Joplin. Wypełnienie tej pustki, kiedy już przeginasz, kiedy już wchodzisz na ścieżkę heroinową i tak bardzo chcesz, już te emocje są tak rozkręcone, że już nie wiadomo, co ma nam dostarczyć tą pełnię, żebyśmy poczuli, że żyjemy. Scena, uwielbienie, muzyka to już nie daje takiego kopa, już jest mało, jeszcze ciągle więcej, 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 żebym poczuła, że żyję, żebym mogła się nakarmić i poczuć, że tak, to jest to. A na naszym podwórku to jest, wiesz, to jest to samo, tylko skala jest trochę inna. Mhm. Inne są problemy, inne pieniądze. Inaczej można się zabawić. Tu faktycznie Jan Borsewicz ma rację, żeby, wiesz, tutaj nie jest tak łatwo zostać na przykład narkomanem, bo to jest drogie. To jest po prostu kupa kasy, no. Ale rock and roll, no. Tam jest inna skala. A przede wszystkim olbrzymia samotność. Im wyżej jesteś na szczycie, tym bardziej jesteś samotny. Wchodzimy na szczyt i tak naprawdę jesteśmy samotni. Bardzo wielu muzyków cierpi na depresję.
I teraz się do tego dopiero przyznaję od paru lat, czy tam od parunastu, prawda? Pandemia też to pokazała, że tak naprawdę, co to jest w ogóle depresja? Depresja to jest tłumiona złość. Jak my tak długo oszukujemy się samych siebie i tłumimy nasze emocje, to nie ma bata. Prędzej czy później to wyjdzie. I to wychodzi w depresji. Nasza działka, to umówmy się, to jest w ogóle po prostu idealne podłoże. Gruncik do tego, żeby właśnie wykiełkowały różne choroby psychiczne, też depresja jako po prostu no, epicentrum, bo my jesteśmy tu, a nasze oczekiwania są w ogóle, prawda? Też taki wszędobylski, ten taki właśnie narcyzm, że wszystko musi być takie po prostu super, najlepsze, najpiękniejsze, najwspanialsze. To też nie pomaga, bo to jest lukrowany świat, a my do niego dążymy. Nie umiemy powiedzieć dość. No właśnie, jak ty się w tym wszystkim sobie dajesz radę? Właśnie chyba to, że czytam emocje i to, że jestem jakoś poukładana emocjonalnie w tym wszystkim i to, że dostałam niezły wpierdziel w życiu, stworzyło podwaliny do tego, żebym mogła jakoś tak stąpać, nie bojąc się, nie lękając się, bo ja po prostu, jak masz to jasno gdzieś tam poukładane, to nie wywali cię tak, wiesz, z butów. Nagle. To jest jednak ważne, żeby mieć głowę na karku. W tym biznesie przychodzą ciężkie momenty, ale też umiejętnie trzeba szukać wsparcia. Też umiejętnie należy dobierać ludzi wokół siebie. Bo wydaje mi się, że tutaj też główny problem polega na tym, że wielu artystów jest bardzo pogubionych i jest to taka przynęta, doskonała wędka dla ludzi, którzy bardzo chcą się ogrzać przy tych osobach. Są smutne historie, tak jak historia Violetty Villas, gdzie znajdują się osoby, po prostu ludzie, którzy chcą wykorzystać wrażliwość artystyczną. Warto właśnie spojrzeć na życiorys Violetty Villas czy Whitney Houston, gdzie te osoby były otoczone po prostu przez ludzi, którzy czerpali korzyści. I to zawsze taki empata będzie wabikiem dla psychopaty. To po prostu się przyciąga jak magnes. Psychopata to jest, wiesz, to jest dżungla, to są drapieżnicy i to są ofiary. To jest sarna i wilk. Wilk namierza sarnę. I myśli sobie, a okej, okay, fajnie. I tak samo psychopata namierza takiego wrażliwego artystę i myśli sobie, okej, okay, on tutaj jest łatwowierny, ja tu sobie po prostu pięknie zorganizuję życie na talencie. Bo sam nie mam, prawda, ale on ma, jest jeszcze do tego łatwowierny, bardzo chce zrobić karierę. Miałaś takich ludzi wokół siebie? Miałam. O, ja miałam wiele, wiele różnych historii, zanim się nauczyłam, że dostałam twardego tyłka. Ale już coraz mniej. Po prostu ci psychopaci, paranoicy, ludzie, którzy właśnie się kręcą, a takich jest bardzo dużo w naszej branży, już to nie o słowa chodzi, to jest energia. Po prostu energia. I uważam, że dalej można zostać wrażliwą osobą, empatyczną, ale nie ma nic gorszego właśnie dla takiego psychopaty niż uświadomiony empata. To naprawdę to działa, dlatego bardzo mi jest szkoda zawsze młodych ludzi, którzy wchodzą do show biznesu, bo oni muszą się po prostu nabrać takiej twardej skóry, a wielu tak naprawdę nie poddaje się. Co utwardziło tą skórę? Utwardziło? O, to różne doświadczenia. Zawsze jest jakaś taka sytuacja, taka najbardziej... No ta sytuacja na przykład właśnie z tą psychowanką, to była niezła historia, ale też wiesz, relacje międzyludzkie. Przede wszystkim historie różne z różnymi ludźmi w moim życiu, czy zawodowe takie właśnie, gdzie musisz walczyć bardzo o siebie, bo nikt o ciebie nie będzie walczył, jak sam nie zawalczysz. Czyli stare powiedzenie, umiesz liczyć, licz na siebie. No tak, i tutaj możesz umieć tylko liczyć do jednego. Zero-jedynkowy kod. A to też nie jest prawda, bo tak naprawdę ja na mojej drodze spotkałam też wspaniałych ludzi, którzy mi bardzo pomogli. Ale to wydaje mi się, że po prostu doświadczenie. Później już wiesz, kto ma zostać w twoim życiu, a kto nie. I komu możesz ufać, czy nie. Wiesz, już nie zapraszasz złodziei do swojego życia. Później zapraszasz naprawdę osoby, które naprawdę chcą dla ciebie dobra. Mam nadzieję, że gdzieś tam ten mój instynkt funkcjonuje i jakieś mam taką intuicję. Albo też jest taka właśnie zasada, że jak ja wdepnę w jakieś gówno, to potrafię się szybko... Jak już wdepnę, to potrafię się szybko wykaraskać. To też jest duża umiejętność, bo każdy może wdepnąć w gówno. Tylko pytanie, wiesz, czy zaczynasz się w nim taplać? Szybciutko trzeba się ogarnąć i wyjść. Świat muzyczny, świat rockowy. Ja jestem rock'n'rollową wokalistką. No właśnie, jest dużo takiego maczyzmu. Ja mam wrażenie, że w tych tekstach twoich na tej płycie ostatniej jest sporo takiej walki o kobiecość. O, ja ci powiem w ogóle, że kobiety to w ogóle mają jaja. Czasami większe niż faceci.
A w ogóle zobacz, ja się w ogóle zastanawiałam, zobacz, jak to nawet w tych powiedzeniach zachowujesz się jak baba, albo w ogóle nie masz jaj. No, fizjologicznie nie mam, nie? Ale psychicznie. I to, wiesz, to cały czas gdzieś się tam przewija. W moim otoczeniu jest mnóstwo lasek, które są po prostu świetne. Mają jaja po prostu, wiesz, wielkie, cojones. Ale psychiczne. Potrafią naprawdę zadbać o siebie, potrafią zadbać zawodowo różne kwestie, potrafią zarabiać pieniądze. Tylko wiesz, jeszcze dają czasami sobie wymówić to, że są beznadziejne i do niczego i nic nie potrafią. Wiesz, to trzeba tak przełamać. Ale to już jest do zrobienia, to już jest wewnątrz nas. To już jest nasza kwestia, żeby do tego dojrzeć, żeby nie myśleć tak o sobie, albo nie dać sobie tego wmówić. Bo już na takim bardzo realnym polu, jeżeli chodzi o właśnie czyny, to już się dzieje, prawda? To kobiety już nie muszą niczego udowadniać. Naprawdę, my już pokazałyśmy światu, że potrafimy. Ale faceci mają z tym problem cały czas, nie wiem, co zauważyłaś, prawda? Tak, i to faceci muszą przerobić w sobie z kolei. Także to my cały czas musimy odrabiać pewne lekcje. Fakt, że to jest tekst Natalii Grosiak, ale tam jest. Ja ją poprosiłam o ten tekst. Jesteś załza, truteń, picz, a po dziecku zbyt okrągła. Tak, bo ja wiedziałam, że ja tego tak nie ugryzę, bo jestem jeszcze w fazie swojego życia takiego, że tego tak nie ujmę. A Natalia jest trochę starszą koleżanką ode mnie i ona ma ten rodzaj sarkazmu. Wiesz, sarkazm i ironia to jest potężna broń. To wiedziałam, że ona to zrobi najlepiej na świecie, lepiej ode mnie. I to też jest właśnie kobieca siła, że my po prostu uczymy się od siebie nawzajem. Ja chciałam tego po prostu poczuć, że od Natalii. Mówię, pokaż mi, moja droga, jak to się robi, bo ja muszę chwycić tego. I potem... Po tym tekście ja zaczęłam pisać moje też aferyzmy. I też zaczęłam. I nauczyłam się tego, wiesz, tego takiego zdrowego sarkazmu. Zauważyłem kiedyś na fejsie, że macie taką fajną grupę. Ty, Natalia, chyba Mela Koteluk jest, tak? Jeszcze spotykacie się często? Gadacie sobie takie... Takie papskie spotkania robisz. Z Natalią, tak, no my się znamy, wiesz, to jednak powiem Ci, że to, co jeszcze jest takie budujące i świetne w ogóle w branży, to że dziewczyny zaczęły się trzymać razem. To jest świetne. W ogóle jest coraz mniej konkurencji i jest taki naprawdę takie kręgi kobiece, papskie, wiesz, wsparcie. Ja kocham moje koleżanki z branży, uwielbiam patrzeć, jak one się rozwijają i bardzo mnie też inspirują i podglądam sobie i myślę sobie, wow, ale ona to zrobiła, ale ona to zaśpiewała, jaki w ogóle tekst napisała. Bo ja podziwiam kobiety, ale też podziwiam mężczyzn i moich kolegów z branży. Patrzę, myślę sobie, wow, ale w ogóle poszedł do przodu. Jak on to zrobił w ogóle? Ludzie mogą cię albo inspirować, albo mogą po prostu powodować, że czujesz się do dupy. Po co w ogóle? Jak można się jedynie porównywać z samym sobą z dnia poprzedniego? A i tak, wiesz, czasami trzeba sobie dać prawo do braku rozwoju. Nie zawsze musimy się rozwijać. Umówmy się, czasami możemy sobie dać moment laby albo takiego przeczekania, poczekania na inwencję twórczą. To też należy sobie dać właśnie prawo do stagnacji artystycznej. To też jest jakiś moment taki twórczy. Uważam. A jak sobie radzisz z krytyką na przykład, z komentarzami pod różnymi tam wywiadami, pod recenzjami, takimi rzeczami, które często są pisane anonimowo, krytykując czy fejkując? Mierzę się z tym, myślę sobie, no, a coś w tym jest może. Ja to biorę. Biorę na warsztat i wtedy sobie myślę, okej, może faktycznie to jest jakaś dobra rada. Jeżeli jest po prostu czysta złośliwość, taka, wiesz, wylanie żółci, to w ogóle, no proszę cię, no jak ja mam się tym przejmować? W ogóle to nie zajmuje mojej uwagi, bo to, wiesz, ktoś nam coś daje, ale to od nas zależy, czy my to przyjmiemy, to my nadajemy temu jakąś w ogóle energię, czy uwagę. Biorę pod uwagę sobie też takie zjawisko trollingu i tego, że ludzie są sfrustrowani, no gdzieś to muszą wylać, gdzieś to trzeba skanalizować. Myślę sobie, że w ogóle show business, nasz zawód, piosenkarzy, aktorów, ludzi, nie wiem, telewizji, z jednej strony nadaje mu się takie znaczenie, żeby po prostu jakby ten zrobił to, a ten zrobił tamto. A tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Popatrz, jak ja bym miała porównać mój zawód do chirurga, który operuje na otwartym sercu. To jak ja coś spieprzę, to ktoś może umrzeć. Ale jak ja zapomnę tekstu, nic się nie stanie. Jakbym była piekarzem, to jakbym nie upiekła chleba, to ludzie by byli głodni. Jakbym była listonoszem, to by ktoś jakieś wiadomości z Urzędu Skarbowego nie dostał. To co mówisz, że jesteście niepotrzebni? Znaczy jesteśmy niepotrzebni, bo ja też jestem dziennikarsko, prawda? Więc... Tak, ale wiesz, nadaje się temu takie znaczenie, jakby to najmniej to była naprawdę operacja w ogóle jakaś, wiesz, przeszczep. A tak naprawdę te nasze działania, one nie wpływają na żadne istotne kwestie. Nikt od tego nie umiera.
nikt nie robi sobie, wiesz, jakiejś nie wiadomo krzywdy, no to co nadawać temu takie znaczenie? Trzeba się tym bawić. Tylko wiesz, niewiele osób jakby zdaje sobie z tego sprawę. My za bardzo to bierzemy serio. To wszędzie, czy tylko my tutaj, w tym kraju, nad Wisłą i Odrą? Wszędzie. Tak? Myślisz, że tak tam też? No tak, omawiane, bo to Jennifer Lopez to zrobiła to, a ten powiedział tamto, a Johnny Depp się kłócił tam, proces rozwodowy. Serio? Naprawdę to będzie miało... Pokaż mi, kto wymyślił jakieś w ogóle nowe technologie. To będzie miało wpływ, a nie kto się w ogóle rozwiódł i jakie to... No wiesz, o co chodzi, no. Ludzie lubią mieć te igrzyska, no właśnie, prawda? To jest nasza po prostu próżność. Nasza ciekawość, włożenie komuś do łóżka, ekscytacja, a ten ktoś to ma, wiesz, zrobił tam Kardashian po prostu. Serio? A to są zazwyczaj jeszcze ludzie, którzy są bardzo tacy, wiesz, no, próżni często... Żyją na pokaz, tylko liczy się kasa. Naprawdę, to mnie nie interesują w ogóle ich życiorysy jakoś. Nie mam ochoty wiedzieć, co u nich. No okej, okay, ładnie wygląda, no ale każdy może sobie zrobić sztuczne cycki. W dzisiejszych czasach zwłaszcza. I to jest takie wow, żeby się tym ekscytować? No wiesz, no, ludzie się tym ekscytują. No właśnie. Ale pytanie właśnie, dlaczego się tym ekscytują? No ty jako psycholog... Z własnej próżności, z wypełnienia pustki. Oni wypełniają swoją pustkę, którą mają i muszą wypełnić to tym informacjami na temat tego, tak, że tak, bo nie mają pomysłu na siebie. Nie mają pomysłu na swoje życie. Muszą zapełnić sobie swoją głowę. Wiesz, ile ludzi w ogóle nawet nie ma pojęcia o tym, że prowadzi swoje jakieś takie prywatne życie psychiczne? Ludzie wstają rano i skupiają się wyłącznie na nawykach. Zjeść, iść do kibelka, pracować, tam coś zrobić, pójść spać. Zjeść, wstać. Oni nawet nie wiedzą, że istnieje życie emocjonalne. To po prostu jest tak myślisz, że tak to jest? Ale jakieś badania na ten temat? Nie, ale to jest, wiesz, moja obserwacja. Mhm. Ludzie nie konfrontują się w ogóle z swoim życiem emocjonalnym. Nawet nie wiedzą, że coś takiego istnieje jak życie psychiczne. Życie wewnętrzne, tak zwane. Emocje, wiesz, że ale serio, są myślę, mechanizmy. Że nie, bo mi się wydaje, że to każdy powinien wiedzieć. A rzeczywiście, że nie, ponieważ po prostu, broń Boże, powiesz im, że mają iść na terapię. Ja gdzie w ogóle? A po co? Tam czubki chodzą. Byłaś na terapii? Ale rzeczywiście, że tak. No jak? No każdy psycholog musi przejść własną terapię, żeby móc odróżnić swoje od czyjegoś. No jak ja bym miała po komuś pomóc, jeżeli ja bym była pomieszana? Bym nie rozróżniała tego, co moje. Wiesz, to jest w psychoterapii, to jest przede wszystkim mechanizm przeniesienia i przeciwprzeniesienia. No ja bym była pomieszana. Ja bym nie odróżniała swojego świata emocjonalnego od czyjegoś. Wkładałabym w kogoś w coś. Ten ktoś coś we mnie i w tym tyglu by się to mieszało. Byłaby katastrofa. No to nie, to najpierw trzeba tak naprawdę zacząć od siebie, mieć jasność, klarowność własnego życia psychicznego, a to i tak jest bardzo zawiłe, bo czasami po prostu uśpisz swoją czujność i już tracisz, co jest twoje, co czyjeś, co pomieszanie. Musisz bardzo uważać. Żeby... Każdy musi gdzieś tam uważać. A ludzie bardzo lubią wkładać swoje nieprzepracowane rzeczy w kogoś. Bardzo. Nie, nie, to on taki jest. Nie, ja nie, nie, co? To nie. Klasyka. I to jest właśnie życie wewnętrzne, prawda? Myślałaś o tym, żeby pomoc taką psychologiczną dla artystów. No ja prowadzę. No ja wiem, ale to artystów czy masz... Artystów mam. Aha, i masz po prostu... Ja uważam, że tak jak tworzyć. Każdy sportowiec potrzebuje naprawdę solidnej pomocy, żeby osiągnąć rozwój, sukcesy. To jest psychika. To wszystko siedzi w głowie. Trening oczywiście, ale wiadomo, że ci, którzy odnoszą sukcesy w sporcie, to przede wszystkim głowa. A w muzyce? Co jest inaczej? W aktorstwie? Żeby przetrwać to wszystko? Nie, nie jest inaczej. Więc jakby ja mam właśnie klientów, którzy są aktorami, którzy występują na deskach teatru czy opery. Bo to wiesz, czasami po prostu dostają jakiś na warsztat jakąś trudną rolę i mówią, że nie są w stanie w ogóle się z tym zmierzyć. A później nagle się okazuje, że ten kawałek to ktoś przerabia z własnego życia, bo miał jakiegoś, wiesz, przemocowego ojca. A potem, wiesz, Macbetha ma zagrać. W ogóle sztuka daje nam niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o przerobienie pewnych wątków, jeżeli my jesteśmy bardzo świadomi, co my bierzemy na warsztat. Dlatego to jest, wiesz, fascynujące. Ja sama uważam, że naprawdę jesteśmy w sferze emocji. Przerabiamy swoje emocje. Dlatego to jest, wiesz, bardzo, bardzo ważne. To jest proces, to jest ścieżka, to jest droga artysty. To jest rozwój. My nie stoimy w miejscu. Co musiałaś najbardziej przerobić w swoim życiu? Jest dużo wątków. Co było najtrudniejsze?
Ojej, wiesz, tego jest tak dużo. No jest. Jest tak powiązane ze sobą naprawdę. No jest. Ja tak naprawdę przerzuciłam kupę gnoju. Już miałam szuflę i dalej przerzucam. I to się nie kończy. Patrzę, kolejne jakieś kopki. Ale już z innym w ogóle nastawieniem do tego podchodzę. Ja doskonale, wiesz, wiedziałam, że jak ja się pojawię w świecie muzycznym, z czym będę to jadła. Dlatego ja nie chciałam śpiewać. Bałam się, a z drugiej strony pomyślałam, nie no, nie zrobię tego, to będę tchórzem, takim życiowym tchórzem. Po co, no? Zawalczyłam, no jakoś, widzisz, no jestem tu, śpiewam, działam, robię. Nagrywasz piękne płyty. Warto było, no. Mimo wszystko było warto. 2023. Czego się spodziewasz? Rok 2023. Będę tak numerologicznie w 5. roku osobistym, który zapowiada rozwój, bujne zmiany. Myślę, że będzie fajnie, wiesz. Poza tym to, co sobie wykreuję, to będzie. Ja jednak mam taką karmę, że żyję z owoców rąk własnych. Nie mam tak, że po prostu los się nagle do mnie uśmiecha, spływa na mnie, wiesz, jakaś objawienie, opatrzność mam je, wiesz, w swych ramionach. A są takie osoby, które są urodzone pod szczęśliwą gwiazdą. Są, bo ty po prostu przychodzisz na świat, tak masz. Czego się nie dotkniesz, obraca się w złoto. To są te dotknięci palcem Bożym. Ja też mam swoich aniołów, natomiast ja wiem, że ja muszę ostro zapierniczać. Taka karma, no praca, jakiegoś takiego kreatywności, ale przy tym jest sporo dobrej zabawy. I ja mam własną niszę, własną bajkę. Zapraszam do swojego świata ludzi, którzy też chcą w tym uczestniczyć. I nie biorę udziału w takim wyścigu, bo już zobaczyłam, że to nie jest dla mnie. Bardziej mnie interesuje kreatywność, tworzenie pewnego rodzaju matriksu, alternatywnego świata, innego wymiaru. Wiesz, weszliśmy w erę wodnika, więc jest pełna jakby baza do tego, żeby takie rzeczy w ogóle tworzyć, mieć otwarty umysł, świadomość. To jest fajne, jakieś takie czasy są ciekawe, z jednej strony bardzo trudne, ale też duchowo ciekawe. Można się oprzeć o to. Dlaczego nie? Właśnie się fajnie pójść właśnie w jakąś taką duchowość, rozwój. Jest mnóstwo ścieżek. Ja widzę mnóstwo ścieżek rozwoju. To wszystko najlepszego w 2023 roku, żeby ci się wszystko spełniło. Nowa droga życia dobrze się ułożyła. No dziękuję bardzo. Ja też tobie, Leszku, życzę. Radio Akademia Blog, Leszek Gnoiński, Ania Rusowicz. Dziękuję bardzo.